Wizji. Dzisiaj witam Was w odcinku ze Skylanders Giant. Polecam, bardzo świetna gierka. Oczywiście jest intro. To znaczy, intro mi zrobił kanał RoarTV, ale ja sobie wciągnąłem na takiej fajnie, bardzo fajnej stronce lata YouTube, ale nie ściągajcie nic, nie wrzucajcie, bo to jest jakaś, no chyba, że szybciej mówicie. Zaczynamy nowe story. Ja wezmę już sobie trudny poziom, bo ja już jestem dosyć uczony w tę grę. Chciałbym się też Was zapytać, kto gra w tę grę, bo podobno bardzo mało Polaków gra. Jak ktoś na przykład wie, no to zgłoście się pod filmikiem, napiszcie komentarze, chętnie będę śledził. No dobra, zaczynam. Wybaczcie, ale niestety będę musiał przewinąć ten filmik, bo mam bardzo ten słaby aparat i ale oczywiście wszystko będę nagrywał. I Wam teraz opowiem, bo nie wiem, niedługo będę na nagrywaczku. O, to jest właśnie ten Neon, on nas będzie poprowadzał w grze. Na końcu, na koniec misji, czyli koniec ostatniej misji, będziemy walczyć z takim chaosem. To będzie bardzo trudna misja, używam od razu. Jest chyba 16 chapterów, nie wiem do końca. O, i właśnie teraz musimy położyć tego Skylandera. Oczywiście to są, przeważnie będziemy grać Giantami, bo one tak są w tej grze jakby najważniejsze. Można oczywiście i bez Giantów, ale będzie się gorzej od razu wam przychodzić misję. No dobra, oczywiście zabram sobie tą podstawową figurką, czyli pingwinem. Okej, no dobrze. To jest właśnie taki motylek, który no daje tak jakby upust w olepszenia, czyli że jak dojdziemy do tej głównej bazy, no to będziemy po prostu zniżka w ulepszeniu. No to jest taka skałka, ale zwrócimy ją, bo nie przyda nam się. Już drugie nie będziemy grać. O, tu są jego ataki. Jeszcze pokażę Wam innych Skylanderów, ale na razie zagram tym podstawowym. O, teraz trzeba będzie strzelić z armatki, żeby otworzyła ten film. O, tu właśnie będą że takie żubi, które no będą nam przeważnie przeszkadzać, ale czasami mogą służyć jako moc, na przykład o, zobaczcie tutaj, żeby dojść do skali. Przykład tu, o, moc mogę. O, tu właśnie będą nasi pierwsi wrogowie, czyli chrupacze. Ale niestety one są łatwe trafić. O, właśnie na Trypus to jest jakby król, to jest mabu, to jest zwierzątek. I teraz on będzie nas poprowadzał do tego. O, to jest zajęty, ale ja chcę szybko przejść tą pierwszą misję. No wiecie, nie było żadnych problemów. Tak trzeba będzie na ten oparty. O. O, tu jest właśnie taki klejnot duszy, Soul Gems. To jest taki klejnot oznaczający, że ulepszenie dla danego Skylandera. Ja na przykład mam Shroombooma. O, na przykład tu jest ulepszenie, że wystrzela się z tej jakby... Zobaczcie go. Katapulty, o, no, on tak właśnie się proszę na taką misję. Wtedy to, bo ja go mam, więc mogę Wam go pokazać. O, zielone.
Nauki trzeba właśnie zająć, ale wiecie, szybko przejścia. O, teraz musimy stać. Okej. To na razie na part pierwszy to by było wszystko. Niedługo będzie part drugi, więc na razie cześć.